Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj food haul z Lidla. Wybaczcie sztuczne światło, ale jest godzina 21. Ja słuchajcie, dopiero to wszystko tutaj przywlekłam, ogarnęłam i mogę Wam nagrać, ale wydaje mi się, że to światło jest całkiem w porządku, więc wszystko raczej powinno być wyraźnie widać. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, sałatka warzywna z białą kapustą. Ja teraz, zwłaszcza w tym czasie, bardzo lubię mieć takie w zanadrzu rzeczy, dlatego że, no właśnie, mieszkając na wsi, mam utrudniony dostęp do sklepów i żeby kupić gotowe warzywa i tak spytacie, mieszkasz na wsi, nie masz własnego ogródka, rozwijałam te kwestie, nie mam tutaj własnego ogródka, ponieważ jeszcze nie jestem u siebie tak w 100% i dlatego po prostu nie ogarniam jeszcze tych spraw tutaj na miejscu, natomiast no właśnie, niekiedy po prostu nie mam z czego zrobić jakiejś fajnej surówki do obiadu, więc wtedy taki słoik przychodzi z pomocą. No i tutaj mamy właśnie taką sałateczkę z białą kapustą, ona jest olbrzymia, tutaj jest, słuchajcie, prawie litr pojemności, a te sałatki z Lidla są naprawdę bardzo dobre, więc mogę Wam polecić, jeżeli też potrzebujecie sobie coś tam skitrać w Waszej spiżarce. Wzięłam, słuchajcie, 4 buraki, proszę bardzo, dałam do woreczka, żeby to, wiecie, nie latało, żeby Pani było łatwiej zważyć, 2 serki homogenizowane, waniliowe, cyk. Jak wiecie, nieraz trzeba coś przekąsić, a sam człowiek nie wie co. Wzięłam kurki, no tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmie, gdzie pokazywałam Wam, swoją drogą, jeżeli nie widzieliście, to polecam, bitki drobiowe w sosie kurkowym. My uwielbiamy kurki. Jak jest sezon, one po prostu muszą u nas być nieprzerwanie. Także proszę bardzo, tacka 200 gram. Wafelki familijne, gofrowe, to tak z myślą o dzieciaczkach na dwór, żeby im wziąć, a bez czekolady, żeby się, wiecie, z kolei nie topiło. Wzięłam 3 koperki, proszę bardzo, to są te takie pęczki i ja chcę je, słuchajcie, zsiekać i zamrozić, żeby mieć właśnie do ziemniaków, czy jakiś tam sałatek, surówek, zup, obojętnie, żeby po prostu było. Czekajcie, tu gumeczka z jednego odpadła, ok. Cebulę wzięłam też, o, sporo, musi być. Cebula, czosnek, to jest, wiecie, must have. Lubi się mojemu dziecku, moje dziecko wybrało sobie jeszcze takie rzeczy, czyli zwierzaki, herbatniki z masłem. O, może będzie jeść, zobaczymy. Kształt ją zaciekawił, tych ciastek. Almetkę śmietankową też wzięłam. I słuchajcie, tutaj mam pieczywo, jedna bułka mocno ucierpiała, ale dobrze, mam tutaj, słuchajcie, 4 kajzerki i bajgle. W Lidlu nie wiedziałam, nawet nie widziałam ostatnio, że wprowadzili bajgle. Ja bardzo lubię bajgle, także są, słuchajcie, te akurat z makiem i jeszcze są chyba bez żadnej posypki, tak mi się wydaje. Moja ulubiona focaccia z tymiankiem i rozmarynem, też tak nieraz, wiecie, na szybko. Dobra, że będę odstawiała tam, gdzie jest miejsce. Wzięłam sobie te organiczne płatki owsiane, górskie, ja tylko górskie, słuchajcie, ja nie lubię tych ekspresowych, błyskawicznych, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie właśnie górskie, górskie mi smakują najbardziej, one były za 4 zł, kolejny lubiś. Tutaj śmietanki do kawy, właśnie do warsztatu chłopakom wrzucę, do lodówki będą mieli. Dalej, kochani, pasata pomidorowa. Jutro właśnie chcę zrobić zupę pomidorową, tą z Thermomixa, którą kocham, czyli pomidorowa z podszrenicy. Polecam, już polecałam Wam kilkakrotnie tutaj na kanale. Znowu zgnieciona, ale tym razem, słuchajcie, rukola. O, i chcę zrobić taką sałatkę. A to zaraz rukola i zaraz Wam pokażę, bo nie mam tutaj tego głównego składnika, poza moment. Sporo jabłek. U nas, słuchajcie, Nadia i kuzyni to po prostu jabłkożercy, tak? O, ktoś tu chyba bułkę chce. Proszę, talerzyk. Ale niech jedzą, samo zdrowie, słuchajcie. I tutaj wzięłam również, o, nektarynki już były. Ja uwielbiam nektarynki, także będę jeść na pewno. I kiść bananu. Sobie odłożymy. Tutaj mam jeszcze lizaki truskawkowe w razie W. No i właśnie dzieciaki nasze najbardziej lubią właśnie truskawkowe, czyli Nadusia i jej kuzyni.
Lubiś i biojogurt naturalny. Też wolę mieć, bo nieraz jest jakiś sos czy cokolwiek z tego zrobimy. Kupiłam ziemniaki, to są ziemniaki do gotowania, ale czy młode? Było napisane, że młode, tylko po prostu w takiej siatce. Te luzem były, powiem Wam, bardzo nieciekawe. Dobra, ja sobie tutaj wrzucę. Okej. I dalej. To już są, słuchajcie, takie rzeczy, które były w tej torbie termicznej, chociaż nie wiem po co, bo ona i tak mi się nie domknęła. O, słuchajcie, tu są wafle mojego dziecka. Lecimy. Dużo mięsa, bo jak wiecie, ja teraz naprawdę sporo muszę gotować. I takich konkretnych rzeczy. Konkretnych, nie jakieś tam, wiecie, pitu-pitu. Mam dwie albo trzy, już nie wiem, a chyba dwie paczki mięsa mielonego. Ja już je kupowałam, fajne jest. Nie dość, że w tych takich wygodnych workach, to jeszcze w porządku, jeśli chodzi o smak. Mam trzy paczki tych takich, nie wiem, ja na to mówię pałki, a to jest co? Podudzie z kurczaka. O, także trzy paczki podudzi z kurczaka. Mam, słuchajcie, raz, dwa, tak, dwie paczki piersi z kurczaka z kolei. Kurczak ten z zielonych fermi, ta pierś z kurczaka jest super. Także Wam polecam, też wiecie, na kotlety czy do sałatki, obojętnie. Tutaj wzięłam jajka, to są regionalne z wolnego wybiegu, nie wiem. Zmiotło mi się masło, brawo ja. Nie wygląda to zbyt dobrze, ale nic, słuchajcie, w ogóle obmyję to się, nie wiem, klej, nie wiem co tam było. Oj, słuchajcie, to są właśnie zakupy robione w upalne dni, no nie? Dobra, trudno, damy radę z tym masłem, dam do lodówki, może odżyje. Berlinki i to właśnie, to słuchajcie, to się przykleiło. Co to dzisiaj za kupy, ja Wam pokażę, mój Boże. Why? I dlaczego tak? Dobra. To może tak, zacznijmy od tego, miks suszonych wędlin. O, proszę bardzo. Z nalepką z krewetek, no bo właśnie te krewetki i w ogóle to jest duża porcja. Pamiętacie, ja Wam pokazywałam takich malutkich, to była 1/3 w zasadzie z tego. No i tu nie widzicie, ale to są te krewetki w sosie czosnkowym. Ja zostawię je w tym opakowaniu. Nie, nie muszę. Tutaj jest data przydatności, dobra, to w tym mogę, to wyrzucę. I no i właśnie, zrobię sobie, słuchajcie, taką sałatkę rucola, te krewetki i fajnie, zawsze kupowałam 2-3 paczki, a tutaj patrzcie, jedna taka olbrzymia. Pomidorki koktajlowe, słuchajcie, grzanki i to będzie super, naprawdę będzie mega dobre. Okej, to mamy. I tutaj, słuchajcie, jeszcze kilka takich pierdółek zostało, bioorganik, znowu mini-marcheweczki tym razem. O, one są fajne, nawet tak, taka przekąska, wiecie, daje chłopaku na pole, lubi się. Tutaj wzięłam sobie dwie takie bułeczki, jedna jest żytnia, a jedna jest chyba owsiana. To są te takie okrągłe bułki i kwadratowe, a bardzo płaskie. Ta jedna kwadratowa, ta okrągła, ale są bardzo, bardzo, słuchajcie, smaczne, więc Wam je polecam. Wzięłam dwa bochenki chleba, jeden oczywiście pójdzie do zamrożenia. Czekajcie, wszystko mi spada. O, ja zawsze jak je pokroję, to później one tak są przeze mnie pakowane w worek. Chyba nie nadawałabym się do pracy w piekarni, słuchajcie. Ja bym zapakowała chleb, to masakra. Pączek też widzę, że troszkę ucierpiał. Kolejna kostka masła. I wiecie co? Ja od razu te obie kostki dam do lodówki. W ogóle ostatnio... Przepraszam. Ostatnio co ja robiłam? Gotowałam obiad, słuchajcie. Tak, i stwierdziłam, że mam jedną półkę brudną w lodówce i tym sposobem obiad się gotował, a ja umyłam całą lodówkę. Dacie wiarę? Masakra. Dobra, a to Wam, słuchajcie, pokażę w innym vlogu i tutaj jeszcze tylko miałam ze spożytych rzeczy
gumy do żucia. No, także lodówkę mam czyściutką, jak łza. Bardzo się cieszę. Dobra, słuchajcie, ja to wszystko teraz wykładam, wkładam, chowam, bo tu jest też to mięso przede wszystkim, owoce i tak dalej. Niezły bałagan nam się zrobił, ale mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że coś fajnego dojrzeliście. Zastanawiają mnie właśnie te wędliny, bo pierwszy raz je widziałam, to jest jakiś French style, czyli bardziej francuskie, ja zawsze brałam te włoskie, jak wiecie. No i także tak, a reszta to taka, myślę, chyba bardzo standardowa. Jeśli chodzi o te buraczki, to ja sobie pomyślałam, albo zrobię z nich taki czysty barszcz, taki wiecie, czysty, czysty i z takimi kładzionymi kluskami. Albo też zobaczę, czy nie zrobię buraczków na ciepło do któregoś z obiadów. Zobaczymy. I to jest przepyszne. I też to robię w Thermomixie, także Wam polecam. Dobrze, moi drodzy, ja kończę. Tutaj mamy już gotową do spania jakąś dziewczynkę. Co? Co to za dziewczynka? Także kładę na Duśkę. Życzę Wam dobrego dnia, dobrej nocy, w zależności o jakiej porze mnie oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie, tak? Nasze wywody tutaj. Buziaki, do zobaczenia. When we wake, hear the birds and see the sun.